Witajcie. Ten film będzie traktował o szczegółach technicznych wzmacniaczy ultraliniowych i wzmacniaczy w układzie typu K. Jest to tłumaczenie z artykułu, który widzicie na ekranie. Jest on autorstwa pana Williamsona i pana Walkera. I dokonałem tłumaczenia tego artykułu, żeby Wam przytoczyć szczegóły, ponieważ. W polskiej prasie z Radio Amatora starzyły się błędy. Zobaczcie jakie. Z pewnością są takie osoby, które zapoznały się z tym artykułem z Radio Amatora z 10 e, miesiąca 1955 roku. E, ja czekam w tej chwili za autem. Za parę minut ma przyjechać, dlatego nagrywam tą sekwencję. I e, sprawa jest taka, że ten artykuł zawiera błędy. Uprzedzając komentarze odnośnie artykułu, który będę teraz omawiał, chciałem wam ten błąd od razu wyjaśnić, żeby potem w komentarzach niepotrzebnie nie pisać o tym, że ten mój moje opracowanie różni się od tego, co Radio amator podał. Tutaj mamy tabelę. Ona jest opisana tak, jak ja wam opowiem. I ta tabela w polskiej wersji zawiera błędy. Mamy tutaj maksymalna moc wyjściowa. Gdzie? W natriodach czy tam pentodach W ultralinear, zwłaszcza KT. To była KT 88 albo KT66. KT66 będzie miała jeden wad na wyjściu. Tu chodzi o to, że ten układ jest układem odniesienia i moc tutaj jest oznaczona jako 1 i to jest względna moc wyjściowa. W stosunku do tej mocy, czyli urosła nam 1,4 raza, 1,35 raza, 1,35 raza. I mamy względny stopień zniekształceń nieliniowych, tutaj już jest dobrze. W stosunku do tego produkowanego w pentodzie w zrobionym w układzie triody. I błąd jest następny tutaj. Stosunek oporności obciążenia lampy do oporności wewnętrznej to jest źle, ponieważ ta rubryka to jest tak zwany dumping factor czyli miara skuteczności tłumienia w stosunku rezystancji obciążenia do rezystancji wyjściowej na transformatorze. To jest usłyszenie wtórne. Rezystancja głośników do rezystancji transformatora. I jeszcze tutaj źle oznaczony to jest układ ultralinear. Pentoda z odczepem transformatora może być także układem kład. To jest z odczepem dla siatki, jak tutaj w artykule piszą, osłonnej. Czyli po naszemu dzisiejszym językiem mówiąc, siatki ekranującej. Na koniec filmu wrzucę wam te wzory, żebyście nie musieli biegać po stronach w internecie i szukać tego wszystkiego. Będą to w formie tablic. Każdy, kto będzie chciał skorzystać z tego, to może zrobić sobie zrzut ekranu, żeby móc potem w przyszłości policzyć sobie układ z rozproszonym obciążeniem, albo układzik tak zwany kłady. Dobra, tyle słowem wstępu. Przystąpmy do omówienia materiału. Bardzo dobrze, że takie artykuły były w ogóle w polskiej prasie i że można było czytelnika zapoznać z tym, co się na świecie działo. Mam tu na myśli rok 1955, chociaż oryginalny był w 1952, to nie mieliśmy takiego dużego spóźnienia. Mimo, że artykuł jest napisany moim zdaniem w sposób taki, że autor, pan o inicjałach MR, nie do końca zrozumiał ideę i ducha wynalazku Ultrainiowego. Pan Williamson, którego artykuł teraz będziemy omawiać, przedstawił to w sposób bardziej szczegółowy. Można dla ciekawości przeczytać ten artykuł. On jest po prostu dostępny w internecie po polsku, dlatego ja go nie będę przedstawiał. Też widzicie, rysunki są z tego artykułu, który będziemy dzisiaj omawiać. Mamy także wzory. Są one Prowadzone w taki sposób, żeby zrozumiał je polski czytelnik, czyli z polskimi oznaczeniami. Wzory, które ja Wam przedstawię, są oryginalnymi wzorami angielskimi. Przedstawię pod koniec filmu, po to, żebyście szukając w katalogach, nie musieli błądzić po omacku. Też wyjaśnię, która wielkość jest czym, więc nie ma z tym problemu. Co jeszcze? No, chyba nic. No, generalnie możemy zacząć omawianie tego artykułu. Pamiętajcie, że jest to tłumaczenie, czyli niejako moimi ustami przemawiają autorzy tego artykułu, pan Williamson i e. Walker. Chciałem zrobić to w sposób jak najbardziej zrozumiały, chociaż mogą zdarzyć się jakieś małe niejasności. Dlatego też zapraszam do tego, żeby w takim przypadku zapytać o coś w komentarzu. Pamiętajcie, że było to związane z tym artykułem, a nie na przykład z tematem transformatorów głośnikowych. Do wzmacniacza, jak go nawinąć, to będzie inny, zupełnie osobny cykl filmów. Mam nadzieję, że ten artykuł będzie dla Was interesujący, ponieważ myślę, że wiadomości o sposobie aplikacji układu ultraliniowego oraz układu-kład i także. Wynikającego z niego układu pseudokład. Są bardzo intrygujące. U nas w Polsce rzadko robiło się tego typu wzmacniacze. Mówię o latach komunizmu oczywiście wtedy, kiedy lampy dominowały, bo dzisiaj to każdy może sobie wzmacniacz zrobić tak, jak mu się podoba, ponieważ dostęp do materiałów angielskich i prasy amerykańskiej w internecie jest dosyć spory. Wzmacniacze i superlatywy. Badanie amerykańskich roszczeń dotyczących poprawy liniowości i wydajności wykonane przez DTN Williamsona i PJ Walkera. Niedawne artykuły. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych, pokazały, że istnieje pewne zamieszanie w poglądach na temat dobroci wzmacniacza do odtwarzania dźwięku. Towarzyszyło temu zdegradowanie terminów opisujących właściwości wzmacniacza. Słowa, które mają precyzyjne znaczenie, gdy są samotne, stają się bez znaczenia, gdy są kwalifikowane przez superlatywy. Ten artykuł, który rozpoczyna się od omówienia tego, czym jest dobry wzmacniacz, jest próbą wyjaśnienia niektórych nieporozumień i ogólnie wyjaśnienia naszego stanowiska. Najczęściej wymienianymi parametrami wzmacniacza są jego zniekształcenia harmoniczne lub intermodulacyjne, jest to najczęściej uważane za podstawowy standard jakości. W 1944 roku jeden z autorów niniejszego artykułu zasugerował, że standard 0,1% całkowitego zniekształcenia harmonicznego przy maksymalnej mocy wyjściowej jest dobrym poziomem, do którego należy dążyć. Chodzi tutaj o pana Williamsona i jego raport Q253, opublikowany jako artykuł Design for High Quality Amplifier w 1947 roku. Tak niski poziom zniekształceń jest łatwo osiągalny za pomocą nowoczesnych metod projektowania i w rzeczywistości jest niewykrywalny w testach odsłuchowych, jakkolwiek byłyby wyrafinowane. Ta arbitralna wartość została wybrana nie dlatego, że była maksymalną dopuszczalną wartością, ale dlatego, że jest raczej niższa niż jest to absolutnie konieczne. Pozostawia bowiem dobry margines na jakiekolwiek pogorszenie stanu sprzętu podczas eksploatacji. Wymagania dla dobrego wzmacniacza zostały wymienione we wspomnianym artykule, warto je jednak powtórzyć i rozszerzyć. Są to. I tutaj wtrącę. Pewnie widz zauważy, że te wymagania się powtarzają z cyklu o wzmacniaczu Williamsona, no ale im więcej powtarzamy, tym więcej zapamiętamy, prawda? Więc przytoczę je wszystkie. Po pierwsze, znikome zniekształcenia nieliniowe dla maksymalnej mocy znamionowej. Termin zniekształcenia nieliniowe obejmuje wytwarzanie niepożądanych częstotliwości harmonicznych i intermodulację częstotliwości składowych fali dźwiękowej. Żądanie znikomych zniekształceń wymaga, aby. Dynamiczna charakterystyka wyjściowa względem wejściowej była jak najbardziej liniowa, aż do maksymalnej amplitudy dowolnego kształtu fali przy składowych częstotliwościach wewnątrz i poza zakresem pracy, która prawdopodobnie będzie podawana do wzmacniacza. W warunkach zmiennej impedancji obciążenia, jakie można spotkać w praktyce, powinno się to zachowywać jak najlepiej. Po drugie, liniowa odpowiedź częstotliwościowa w pełnym paśmie akustycznym od 10 Hz do 20 kHz. Po trzecie, znikome przesunięcia fazowe w słyszalnym paśmie. Chociaż związek fazowy między częstotliwościami składowymi złożonego dźwięku w stanie ustalonym nie wydaje się wpływać na słyszalną jakość dźwięku, to samo nie dotyczy dźwięku o charakterze przejściowym. Po czwarte, dobra odpowiedź przejściowa. Oprócz małych zniekształceń fazowych i częstotliwościowych, inne istotne czynniki to eliminacja zmian efektywnego wzmocnienia spowodowanych odcięciem prądu i napięcia przy dowolnym bloku, najwyższa staranność projektowaniu elementów z rdzeniem żelaznym oraz redukcja ilości takich elementów do minimum. Zmiany efektywnego wzmocnienia podczas przejściowych stanów niskiej częstotliwości występują we wzmacniaczach ze stopniami wyjściowymi z autobiasem na oporniku katodowym typu klasy AB. Powodując poważne zniekształcenia, których nie ujawniają pomiary w stanie ustalonym. Stan przejściowy powoduje wzrost prądu w stopniu wyjściowym, przy czym następuje z szybkością określoną przez stałą czasową gałęzi polaryzacji wzrost napięcia polaryzacji, który zmienia efektywne wzmocnienie wzmacniacza. Po piąte, niska impedancja wyjściowa. Wymóg ten dotyczy uzyskania dobrej częstotliwości i odpowiedzi przejściowej systemu głośników przez zapewnienie odpowiedniego tłumienia elektrycznego. Ruch stożka głośnika z ruchomą cewką jest ograniczony przez obciążenie powietrzem, sztywność i opór zawieszenia oraz tłumienie elektromagnetyczne. Sprawność głośników w przegrodzie rzadko przekracza 5-10%, a obciążenie powietrzem, które determinuje promieniowanie, nie jest duże. Dlatego tłumienie elektromagnetyczne jest ważne w kontrolowaniu ruchu stożka membramy. Efekt ten jest proporcjonalny do prądu, który może być generowany w obwodzie cewki, a zatem jest proporcjonalny do całkowitej rezystancji obwodu. Dlatego rezystancja wyjściowa wzmacniacza powinna na ogół być znacznie niższa niż impedancja cewki. Chodzi o to, że rezystancja uzwojenia. Wtórnego musi mieć jak najmniejszą rezystancję w porównaniu z rezystancją cewki głośnika albo impedancję. Po szóste, odpowiednia rezerwa mocy. Realistyczne odtwarzanie muzyki orkiestrowej w przeciętnym pomieszczeniu wymaga mocy szczytowej rzędu 15-20W. Moc te podaje się do przetwornika elektroakustycznego, który jest głośnikiem z ruchomą cewką w odgrodzie z normalną skutecznością całego systemu. To hasło głośnik w odgrodzie to po prostu głośnik obudowy zamkniętej, który potem udoskonalono do głośnika w typu Bass reflex Wróćmy do tekstu. Użycie głośników tubowych lub innych wydajnych głośników może zmniejszyć zapotrzebowanie na moc do około 10 W. W przypadku wzmacniacza zapewniającego najlepszą możliwą jakość, zakłada się oczywiście, że wymagana w praktyce moc szczytowa będzie bezstresowa dla wzmacniacza poniżej maksymalnego dostępnego poziomu. Mimo to, dobry projektant powinien zagwarantować, że charakterystyka przeciążenia nie ulegnie tymczasowemu paraliżowi lub blokowaniu przy chwilowym impulsie przeciążającym. I po siódme, poziom szumu i brumienia powinien być co najmniej 80 decybeli poniżej poziomu maksymalnej mocy wyjściowej. To naprawdę potężna specyfikacja i bynajmniej nie każdy wzmacniacz stylizowany na high quality, czyli na wzmacniacz wysokiej jakości ją spełni. Jednak pod warunkiem, że te wymagania są spełnione pod każdym względem i że te obce komponenty, jak zniekształcenia występujące w zakresie audio, wytwarzane przez komponenty wewnątrz lub poza tym zakresem, nie przekraczają niewielkiego ułamka 1%, to każdy wzmacniacz będzie brzmiał tak dobrze jak każdy inny wzmacniacz i niemożliwe staje się ulepszenie wzmacniacza mocy w sensie uzyskania lepszego dźwięku. No, lata Praktyki pokazały, że to zdanie nie jest do końca prawdziwe. Pamiętajmy, że w roku, w którym napisano ten artykuł, wiedza o wzmacniaczach mocy jeszcze nie była tak dobra jak dzisiaj. Stąd też to zdanie nie do końca jest prawdziwe. Wróćmy do tekstu. Sprawność. Z drugiej strony, absurdem jest oczywiście stwierdzenie, że wzmacniacze nie da się w żaden sposób ulepszyć. Wydajność, zwartość, niezawodność są ważne i to właśnie w odniesieniu do tych czynników możliwe są ulepszenia, a w wielu przypadkach pożądane. Rozmiar i przeznaczenie wzmacniacza określi, jaką wagę należy przypisać każdemu z tych czynników. W małych wzmacniaczach o mocy wyjściowej poniżej 20 W, sprawność energetyczna nie ma zwykle pierwszorzędnego znaczenia, a inne względy, takie jak łatwość konstrukcji i pewność wyników, mogą ją łatwo przeważyć. W przypadkach dużych wzmacniaczy sprawność staje się bardzo ważnym czynnikiem. Czasami nie jest możliwe uzyskanie wysokiej wydajności ze względu na ograniczenia, jaką jest moc admisyjna lamp, chyba że sprawność wzmacniacza jest wysoka. No, no pewnie jest duża różnica między klasą A a klasą B, gdzie sprawność klasy B jest naprawdę wysoka. Dalej panowie napisali: Produkcja kontrolowana i niekontrolowana co to za dziwne pojęcie? Celem projektanta jest lub powinno być stworzenie możliwie najlepszego dźwięku dla tych, którzy ostatecznie korzystają z jego wysiłku. Jeśli projektuje konstrukcję, której wykonanie nie będzie pod jego kontrolą, musi możliwie jak najbardziej zapewnić, że każdy wykonany wzmacniacz będzie spełniał jego parametry bez nadmiernego wysiłku Montera i przy zastosowaniu ograniczonego sprzętu pomiarowego. W takim przypadku najważniejsze jest unikanie obwodów, które nie są proste, lub w których odchylenia od specyfikacji w zakresie wartości i konstrukcji komponentów mogą powodować słabe wyniki. Chodzi tutaj o dział Do It Yourself. Wszystkie projekty Do It Yourself są z reguły jak najbardziej upraszczane, żeby amator elektroniki mógł je z powodzeniem złożyć i nie miał problemów przy wykonaniu takiego projektu. Stąd też nie dziwcie się, że te wzmacniacze, które możecie kupić w postaci kitów, są naprawdę proste i ubogie brzmieniowo. Tekst się czytamy dalej. Projektant, który ma kontrolę nad produkcją całego urządzenia, ma inny zestaw problemów. Ma znacznie większą swobodę wyboru i jest prawdopodobne, że może zmienić dostawcę elementów, jeśli one nie spełniają jego oczekiwań. Wzmacniacz, który został przedstawiony w Wireless World w numerach z kwietnia i maja 1947 roku, jest przykładem pierwszego rodzaju obwodu. Sukces, jaki od tamtej pory osiągnął w rękach osób o bardzo zróżnicowanych umiejętnościach, wskazuje na to, że bezproblemowe działanie jest łatwo osiągalne. Wystarczy tylko dokonać prostych regulacji. Wzmacniacz ten oparty był na triadowym stopniu wyjściowym, z dobrym transformatorem wyjściowym, którego działanie poprawiono przez globalne ujemne sprzężenie zwrotne. Jedynie uzasadnioną krytyką, jaką można skierować na temat jego wydajności, jest ocena sprawności. Moc około 15 W jest wytwarzana przez zasilacz napięcia onodowego i zużywa 56 W, czyli sprawność jest tylko 27%. Dzięki zastosowaniu tetrody jako lamp wyjściowych można tę sprawność zwiększyć do rzędu 35-40%, co oznacza, że przy takim samym zużyciu mocy można zwiększyć moc wyjściową do 22 W lub alternatywnie zmniejszyć zużycie energii o około 20 W. Czy warto to robić, czy nie, to jest problematyczne. Zdaniem projektanta, czyli pana Williamsona, dodatkowe ryzyko kłopotów w niewykwalifikowanych rękach przeważa nad zaletą większej maksymalnej mocy wyjściowej. Ponieważ w zdecydowanej większości przypadków nawet obecny poziom mocy nie będzie w pełni wykorzystany. Zmniejszenie zużycia energii i napięcia anodowego nie wpłynęłoby znacząco na koszt, chociaż dałoby wyższy współczynnik bezpieczeństwa dla kondensatorów w obwodzie. Nie ma jednak dowodów na to, że obecnie jest to niewystarczające. I tak z perspektywy czasu wydaje mi się, że tutaj też nie do końca pan Williamson miał rację, ponieważ Zużycie energii jest ważne w wzmacniaczach sprawność, ogólna sprawność wzmacniacza jest ważna. No i generalnie człowiek, który bierze się za montaż takiego wzmacniacza, ma już pewną wiedzę, z której może skorzystać. W artykule czytamy dalej: obwód z obciążeniem rozproszonym: artykuły panów Haflera i Croesa, n Ultra Linear Amplifier i Ultra Linear Operation of the Williamson Amplifier, które zostały niedawno opublikowane w USA. Przypominam, że było to w roku 1951 i w 1952 w magazynie Audio Engineering, więc artykuły te twierdzą, że nadrzędny jest tak zwany ultraliniowy obwód wyjściowy, w którym zastosowane są te trody jako lampy wyjściowe z ujemnym sprzężeniem zwrotnym stosowanym nieliniowo przez podłączenie siatek ekranujących do odczepu na pierwotnym uzwojeniu transformatora głośnikowego. Stwierdzono, że wydajność jest wyraźnie lepsza. W porównaniu z triodami o podobnym stopniu ujemnego sprzężenia zwrotnego. Autorzy tego artykułu, który właśnie przetłumaczyłem, nie wierzą w to twierdzenie. Obwody, które stanowią podstawę tych amerykańskich twierdzeń o ultraliniowości i wyższej sprawności, są w rzeczywistości znane w tym kraju od kilku lat, chodzi o Angiel. A technika ta była dalej rozwijana i stosowana w produkowanych komercyjnie wzmacniaczach wysokiej jakości. Powiedzmy sobie w nawiasie, że w Wireless World w lipcu 1945 roku na stronie 10 ukazała się reklama Acoustical Manufacturing Company, która przedstawiała wzmacniacz z obciążeniem rozproszonym. Poza tym w magazynie FMTV w październiku 1951 roku pojawił się artykuł pana Moir Review of the British Amplifiers. Być może ten artykuł też pojawi się jako tłumaczenie w serii filmów o wzmacniaczu Williamsona. Co prawda jest tam tylko jedna część, ponieważ druga jest niedostępna w sieci, ale myślę, że tych kilka informacji, co tam pan Moyer napisał, będzie przydatne dla moich widzów. Także ja bardzo chętnie wam to przetłumaczę i przedstawię w jakimś filmie. Wróćmy więc do artykułu. Tak więc, obwód z obciążeniem rozproszonym. Polega na rozkładzie impenacji obciążenia między elektrodami każdej lampy mocy w celu uzyskania optymalnej wydajności tej lampy. W najprostszej formie, zastosowanej przez panów Haflera i Keroesa, obwód pokazano na rysunku, który teraz widzicie. Jest to normalny schemat, z wyjątkiem tego, że siatka ekranująca podłączona jest do transformatora głośnikowego przez specjalny odczep w uzwojeniu pierwotnym, w ten sposób sprzęgając ją z anodą w dowolnym stosunku. I tworząc część impedancji obciążenia wspólną dla obu elektrod. Jeśli odczep jest zamocowany w punkcie A, co daje współczynnik sprzężenia równy jedności, obwód zachowuje się jak trioda, a jego działanie jest określone przez dynamiczną charakterystykę siatki ekranującej i siatki sterującej. A jeśli odczep jest przesunięty do punktu B, Współczynnik sprzężenia wynosi 0, a obwód zachowuje się po prostu jak tetroda. Jeśli teraz siatka zostanie podpięta w miejscu między punktem B a punktem A, nastąpi progresywne przełączanie impedancji obciążenia w obwodzie ekranu i progresywna zmiana charakterystyki tetrodowej w B do charakterystyki triodowej w A. Dogodnie jest traktować ten stopień jako tetrodę z ujemnym sprzężeniem zwrotnym przyłożonym do siatki ekranującej. Różni się on od stopnia tetrodowego sprzężeniem zwrotnym przyłożonym do siatki sterującej. Po pierwsze, tym, że ekran wprowadza element nieliniowy w postaci sprzężenia zwrotnego, a po drugie, ponieważ wraz ze wzrostem stopnia sprzężenia zwrotnego, dopuszczalne kołysanie anody zmniejsza się ze względu na odcięcie prądu anodowego przy ujemnym skoku napięcia siatki ekranującej, aż w końcu krzywe IAVA staną się krzywymi triody. Pełniejszy opis zachowania się tego obwodu znajduje się w dodatku. Ja ten dodatek wam pokażę w formie tablic na końcu filmu. Krzywe z rysunku 2, które dotyczą pojedynczej lampy, pokazują efekt zmian punktu odczepu. Moc wyjściowa w punkcie przeciążenia, względne wzmocnienie i rezystancja wyjściowa zmniejszają się wraz ze wzrostem stopnia sprzężenia zwrotnego, a rezystancja wyjściowa zmniejsza się bardzo szybko, ponieważ zależy nie od redukcji wzmocnienia, ale od współczynnika wzmocnienia. Który podlega dużej zmianie. I tutaj powróćmy na chwilę do omawianych przeze mnie wzmacniaczy w układach asymetrycznych. Tam przedstawiłem nam wzmacniacz pomysłu brytyjskiego z ultraliniowym transformatorem głośnikowym, jak widać, lepsze rozwiązanie w stopniach asymetrycznych jest z obciążeniem rozproszonym, czyli podzielonym między obwód anody i obwód katody. Tutaj ten zysk zmniejszenia zniekształceń nie jest tak duży jak w przypadku pomysłu brytyjskiego. Amerykanie zastosowali to do wzmacniaczy przeciwsobnych, a w związku z czym prawdopodobnie nie badali tego we wzmacniaczach asymetrycznych albo nie ujawnili tych badań, ponieważ nie spełniły ich oczekiwania. Trudno o tym mówić, ponieważ nie znamy historii tamtych dni, ale warto wyciągnąć wnioski. I wróćmy do artykułu. Zniekształcenia przez stałej mocy wyjściowej, które są głównie drugą harmoniczną, narastają najpierw powoli, aż do osiągnięcia punktu przeciążenia. Ponieważ maksymalna moc wyjściowa jest stopniowo zmniejszana, krzywe zniekształceń dla mocy maksymalnej lub procent maksymalnej mocy wyjściowej będą wykazywać progresywną redukcję od pracy tetrody do pracy triody. Biorąc pod uwagę wzrost zniekształceń, jakie pokazano na rysunku drugim, wydaje się, że niewiele można zyskać dzięki zastosowaniu tego układu. Ponieważ prosta tetroda ze sprzężeniem zwrotnym przyłożonym do siatki sterującej dawałaby podobne zmniejszenie rezystancji wyjściowej, a towarzyszyłaby temu stopniowa redukcja zniekształceń. Jest to rzeczywiście prawda w przypadku asymetrycznego stopnia mocy. Rozważając połączenie przeciwsobne, uzyskujemy inny stan rzeczy ze względu na zanikanie składowych drugiej harmonicznej i dochodzimy do krzywych pokazanych na ekranie. Ogólny kształt układu jest utrzymywany przy zmiennych obciążeniach. Przy 30% uzwojenia wspólnego dla siatki kranującej i anody, redukcja zniekształcenia jest większa niż redukcja wzmocnienia. To coś za coś nie jest jednak małe i może zostać utracone lub nawet odwrócone, jeśli wystąpią znaczące odstępstwa od zadanej symetrii stopnia przy dowolnej częstotliwości. I teraz moje wtrącenie. Widzicie więc, że czytając te słowa, musimy zdać sobie sprawę, że układ ultraliniowy we wzmacniaczach przeciwsobnych musi być kompletnie symetryczny, zarówno jeżeli chodzi o stabilność statyczną, czyli bez sygnału na wejściu, jak i stabilność dynamiczną. Musimy kompletnie symetryzować stopień mocy wraz ze stopniem sterującym. To jest największa trudność w tych układach, i myślę, że może dlatego. Bardzo dużo osób zniechęca się do układów przeciwsobnych z uzwojeniem ultralinear. Ale jeżeli kupimy dobrze nawinięty transformator, możemy osiągnąć sukces. Wróćmy do artykułu. Nie jest oczywiście konieczne, aby ekran był wpięty bezpośrednio w uzwojenie pierwotne i można stosować uzwojenie pomocnicze, Ściśle powiązane z uzwojeniem pierwotnym i to najlepiej zrobić w postaci uzwojenia bifilarnego. Ma to tę zaletę, że napięcie zasilania ekranu może różnić się od napięcia anody, aby zapewnić optymalne warunki. Ja już wam wcześniej narysowałem o co chodzi, więc zachęcam do obejrzenia wcześniejszych filmów, żeby sobie zobrazować, co tutaj pan Williamson miał na myśli. Przejdźmy teraz do innego obwodu. Jest to tak zwany układ KWADY. Tutaj w tym artykule nazwano go obwodem akustycznym. Dalszy rozwój tego obwodu, być może super ultraliniowego, zastosowanego we wzmacniaczu Quad i jego poprzednikach, bierze wspólną część uzwojenia i wstawia go do katody, dając obwód z rysunku, który widzicie. Jeśli chodzi o obwody anody i siatki ekranującej, układ ten jest identyczny z rysunkiem, który już pokazywałem, pomijając oczywiście rezystancję uzwojenia i reaktancję rozproszoną. Jedyna różnica polega na obwodzie z siatki sterującej, ponieważ ta część napięcia pojawiająca się na wspólnym uzwojeniu jest teraz podawana do obwodu siatki sterującej i ma ono formę ujemnego sprzężenia zwrotnego. Jest to oczywiście sprzężenie zwrotne najbardziej pożądanego rodzaju, ponieważ jest to najbardziej praktyczna metoda zastosowania napięciowego sprzężenia zwrotnego na jednym stopniu bez marnowania wzmocnienia lub zwiększania obciążenia poprzedniej lampy. Ponieważ ekran jest teraz podłączony do punktu sprzęgania, Wynika z tego, że projektant może w razie potrzeby zastosować różne napięcia dla siatki ekranującej i anody bez konieczności stosowania dodatkowych uzwojeń z im wadami. Ponadto układ umożliwia zapewnienie optymalnego stopnia redukcji tętnień zasilacza anody i siatki ekranującej. W razie potrzeby rezystor upływowy siatki sterującej może być doprowadzony od strony katody do wspólnego uzwojenia, w wyniku czego rezystancja wejściowa jest zwiększona, ułatwiając ten sposób projektowania poprzedniego stopnia i zmniejszając wartość niezbędnej pojemności sprzęgającej. I tutaj widzicie przykład wzmacniacza, który jest właśnie w taki sposób zrobiony. Użycie wszystkich elektrod w ten sposób daje dodatkową elastyczność w projektowaniu, dzięki czemu parametry stopnia wyjściowego mogą być teraz zmieniane w celu dopasowania do przedostatniego stopnia, czyli stopnia sterującego. Ta technika daje większy zakres w osiąganiu dobrze wyważonego współczynnika zniekształceń stopnia, a tym samym optymalny projekt końcowy. W stopniu wyjściowym wzmacniacza Acoustical Quad użyto lampy KT66. Wzmacniacz ma tak dobrane wartości że moc wyjściowa 12W jest uzyskiwana z zasilacza 320V z napięciem szczytowym wyjściowym od siatki do siatki 72V przy rezystancji wejściowej 1 mo Całkowite zniekształcenia harmoniczne samego stopnia wyjściowego, czy tam stopnia mocy, wynoszą mniej więcej niż 0,7%, a rezystancja wyjściowa wynosi około połowy rezystancji obciążenia. W porównaniu z tymi samymi lampami użytymi w połączeniu triodowym po uzyskaniu takiej samej mocy widoczne są następujące zalety. Po pierwsze, zniekształcenia są o połowę mniejsze niż w połączeniu triodowym ze względu na sprzężenie zwrotne katody i ekranu. Po drugie, wydajność wzrosła z 27% do 36%, w wyniku czego napięcia nodowe jest niższe o około 100 V, co upraszcza problemy z niezawodnością zarówno samego wzmacniacza, jak i całego zakresu przedwzmacniaczy, tunerów i tym podobnych. Które mogą z niego czerpać swoje zasilanie. I po trzecie, jest potrzebne słabsze filtrowanie napięcia anodowego do tego samego poziomu przydźwięku. Ponadto, można zastosować ujemne sprzężenie zwrotne do całego wzmacniacza, a przy współczynnikach zastosowanych po wyższym przykładzie wymagane jest o 8 dB mniejsze sprzężenie zwrotne dla danego poziomu zniekształceń niż w przypadku Triot. Pomaga to w utrzymaniu dobrego marginesu stabilności. I zmniejsza efekt przeciążenia z powodu obecności na wyjściu częstotliwości poza efektywnym zakresem sprzężenia zwrotnego. Pozostaje do rozważenia pytanie o opór wyjściowy, bo wydaje się być niejasny. Wynika to prawdopodobnie z ogólnego zastosowania jako miary skuteczności tłumienia stosunku rezystancji obciążenia do rezystancji wyjściowej, czasami nazywanej współczynnikiem tłumienia, czyli tak dumping factor z angielskiego, którego skala staje się praktycznie bez znaczenia przy wysokich poziomach. Wydaje się, że powszechną praktyką jest dążenie do jak największej wartości z przypuszczalnie nieskończoną albo zerową rezystancją wyjściową jako ideałem. Rezystancja wyjściowa równa 0 jest oczywiście tylko dowolną liczbą, którą ostatecznie należy dodać do rezystancji cewki głośnika. Niezależnie od obwodu stopnia wyjściowego, 0 lub jakąkolwiek inną rozsądną wartością dodatnią lub ujemną można uzyskać przez połączenie ujemnego napięciowego. I dodatniego prądowego sprzężenia zwrotnego. Należy jednak zaznaczyć, że optymalna wartość jest zależna od głośnika, a zwłaszcza od zamierzonego zachowania jego obudowy. Tak więc doktryna imię większe tłumienie, tym lepiej, nie zawsze jest słuszna. Na podsumowanie przedstawiam Wam tabelę, która podaje porównanie względnych zalet i wad różnych obwodów wyjściowych. Jak widać, niewielka jest różnica między wydajnością triody i tetrody z rozproszonym obciążeniem, zwłaszcza odmiana ze sprzężeniem katodowym. Oczywiście z wyjątkiem sprawności, która w połączeniu tetrodowym jest lepsza od triod. Aby uniknąć nieporozumień, należy stwierdzić, że podobną jakość działania stopnia mocy można uzyskać z konwencjonalnego obwodu tetrodowego stosując odpowiedni stopień ujemnego sprzężenia zwrotnego najlepiej w postaci wielu pętli aby złagodzić problemy ze stabilnością. Zaletą obwodów z rozproszonym obciążeniem jest to, że z powodu znacznej ilości ujemnego sprzężenia zwrotnego zawartego w samym stopniu wyjściowym, projektant unika problemów związanych ze stabilnością oraz nie podlega ograniczeniom związanym z zastosowaniem głębokiego ujemnego sprzężenia zwrotnego przez cały obwód, czyli tzw. globalnego. Dzisiaj już wiemy, jakie niesie to za sobą problemy, praktyczne trudności. Do tej pory rozważaliśmy tylko idealny przypadek. W rzeczywistym transformatorze uzwojenia nie są tak idealnie sprzężone, ale są sprzężone luźniej przez złożone obwody reaktancji rozproszenia utworzone przez rozkład indukcyjności rozproszenia i pojemności własnej w uzwojeniach. Zatem odejście od ideału może oznaczać, że przy wysokich częstotliwościach Obwód wcale nie jest taki, jaki by się wydawał na papierze, a efektywna czułość sprzężenia może zostać nawet odwrócona, wytwarzając oscylację. W mniej poważnym przypadku mogą wystąpić piki i spadki w charakterystyce odpowiedzi częstotliwościowej, czemu towarzyszy dzwonienie. I niestabilność, gdy wzmacniacz jest zbudzony przez stan przejściowy. Wady te są poważne i można ich uniknąć jedynie przez staranne zaprojektowanie transformatora wyjściowego i zachowanie stałej kontroli nad jego produkcją, ponieważ nawet w przypadku transformatorów o tych samych specyfikacjach nominalnych mogą wystąpić duże różnice przy prezentacji wysokich tonów z powodu niewielkich różnic w jakości, grubości przekładek izolacyjnych. Oraz rozmieszczeniu uzwojeń. I z własnego doświadczenia powiem Wam, że nawinięcie transformatora ultraliniowego naprawdę niesie ze sobą wiele problemów. Czy to zastosowana przekładka z papieru olejowego, czy nawet nie wiem, dwa czy zwoje taśmy izolacyjnej więcej, powodują właśnie zwiększanie tej reaktancji rozproszenia. Trzeba dokładnie obliczyć ilość zwojów wchodzących nam na jedną warstwę, żeby uniknąć na przykład nie wiem, skończenia uzwojenia w połowie. Tak jak się to zdarzyło w projektach polskich wzmacniaczy publikowanych w Radio Amatorze. Tak więc nie dziwcie się, że transformatory są otoczone aurą tajemniczości i wiele mitów o nich krąży. Trzeba się przyłożyć do nawinięcia takiego transformatora. Zresztą tutaj pan Williamson potwierdza to. Wróćmy do tekstu. Projektant, który ma pełną kontrolę nad produkcją, może zadbać o to, aby materiały i konstrukcja transformatora nie odbiegały od specyfikacji. A nawet jeśli to się stanie, ma on zaplecze do wykrywania i korygowania odchyłek na wczesnym etapie produkcji. Dzięki temu jest on w stanie korzystać z obwodów elektrycznych omawianego typu bez zagrożeń, które mogłyby towarzyszyć jego użyciu w niewykwalifikowanych rękach lub gdyby brakowało urządzeń pomiarowych. Uzyskane korzyści zostały już omówione. Nie można zbytnio nalegać, aby konstruktor z ograniczonymi możliwościami trzymał się sprawdzonych obwodów, które są z natury bezawaryjne. W szczególności powinien jednak zachować projekt wymagający minimalnej liczby sprzężonych obwodów na transformatorze wyjściowym, ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia pułapek jest największe na tym elemencie i szybko wzrasta wraz z liczbą zwojów, gdy wszystkie muszą być ściśle spasowane. Przetłumaczonego tutaj tekstu docenimy, że istnieje wiele rozwiązań problemu projektowania wzmacniacza pierwszej klasy, a żadnego z tych rozwiązań nie można nazwać najlepszym rozwiązaniem. Każdy ma swoje zalety i wady, a projektant do indywidualnej konstrukcji musi wybrać to, co najbardziej odpowiada jego potrzebom. O dobroci wzmacniacza nie świadczy schemat jego obwodów. Obwody nie mają wrodzonych właściwości magicznych, ale są tylko narzędziami, za pomocą których projektanci, pod warunkiem, że zawsze mają na uwadze te same wysokie standardy, gdy mogą osiągnąć ten sam rezultat różnymi sposobami. No i na koniec dodatek. Przedstawione te wzory są skanem oryginalnego artykułu, stąd oznaczenia we wzorze odnoszą się do angielskich zmiennych. Łatwiej Wam będzie korzystać z katalogów Malarda czy podobnych. EA to jest napięcia nodowe, EG to jest napięcie siatki sterującej, RA to jest impedancja wewnętrzna lampy. MI to współczynnik amplifikacji, RL to impenacja obciążenia, X to jest część mocy wyjściowej podane na siatkę kranującą, E to jest napięcie wyjściowe na obciążeniu RL wytworzone przez napięcie siatki sterującej E. Myślę, że wyprowadzenia tych wzorów nie wymaga jakiegoś tam specjalnego komentarza, to jest czytelne. Każdy z Was zresztą może też skorzystać z oryginalnego tekstu który jest dostępny w sieci, wystarczy wpisać odpowiednie hasło Amplifiers and Superlatives do wyszukiwarki i skorzystać z dodatku tamtego materiału z oryginalnego artykułu. Kończąc już omawianie tych rozproszonych obciążeń, chciałbym zwrócić Waszą uwagę, żeby uważnie czytać tekst zamieszczony na fonarze, ponieważ tam troszeczkę błędów jest zawartych. Dlatego też zdecydowałem się na pełne tłumaczenie niektórych tekstów dostępnych po angielsku. Myślę, że przytoczenie oryginalnego brzmienia artykułu rozjaśni wiele kontrowersji, rozjaśni też wiele pytań, które pojawiają się w komentarzach. Jak nawinąć transformator, jeszcze nie będę tego omawiał. Muszę skończyć temat wzmacniacza Williamsona. I pojawiło się kilka ciekawych, dodatkowych artykułów, które no, można dodać do tej serii. Postscriptum. Długo się zastanawiałem, czy wam zrobić artykuł tłumaczenie tego e, ostatniego, piątego przypisu: Review of British Amplifiers by Moyer e, FM TV October 1951. Ponieważ mam tylko jedną część tego artykułu, jak widzicie, tutaj w komputerze mam różnego rodzaju artykuły pobieralnie Firefoxa. Oprócz tego schematów, trochę tutaj jest e, nawet rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ponieważ musiałem się tematem zająć. No ale wróćmy do elektroniki, i tylko jeden numer mam. Nie ma numeru 11 dostępnego w sieci, więc drugiego artykułu, drugiej części nie będę w stanie Wam przedstawić, ale może to, co te wiadomości, które są zawarte w tym artykule, będą pomocne. Dla Was, wiesz, uzupełniają troszeczkę artykuł Pana Williamsona o układach kład. Już sam artykuł, tak jak Pan Williamson wspomniał, dotyczy właśnie takiego sposobu realizacji wzmacniacza. Co prawda są tu dosyć archaiczne lampy, ale przecież wzmacniacz można przeliczyć przy zastosowaniu nowoczesnych. nowoczesnych. Nowych typów lamp. Zamiast KT88, SV83, można wstawić rosyjskie EF37 można zamienić na EF86 lub podobną lampę. Także inwencja twórcza, ale myślę, że, że warto będzie tutaj to przetłumaczyć. Zresztą zobaczcie, no jest to jakby nie było żywcem. Wzmacniacz K2 z Więc jednym, jeden z następnych filmów będzie właśnie traktował o tym, o tym urządzeniu. Zajmiemy się także modernizacjami wzmacniacza pana Williamsona, wykonanymi przez np. tutaj pana Dawida Haflera, ten pan od Ultralinear i jeszcze pana Rajta. Tutaj zmieniono jakieś lampy, zwiększono moc wyjściową. Także osoby, które chciałyby wykonać wzmacniacz Williamsona, a zachęcam, bo to jest fajny wzmacniacz, to będą mogły skorzystać z tych porad, udoskonaleń opisanych przez obu panów. Chciałem Wam jeszcze omówić. Hmm, rozdzielacze fazy, czy tam inwertery fazowe, czy po naszemu po prostu odwracacze fazy. Ale przecież przypomniało mi się, że taki temat zrobiłem. Więc powtarzać go nie będę. O, opisy tych e, inwerterów zawarłem już w swoich filmach. Czy wam to coś nie przypomina? Rozwiązanie zastosowane we wzmacniaczu Scotta 222, albo 222 9,9 zdaje się. No także wszystko widzicie. Jest dostępne w sieci. Wszystko można sobie poczytać. Wystarczy tylko odpowiednio poszukać, żeby zrozumieć działanie takiego wzmacniacza typu AU70. Co to jest to obciążenie rozproszone? Jak stosować obciążenie rozproszone wykorzystując uzwojenie wtórne transformatora? To wszystko można znaleźć w sieci. Wystarczy tylko odpowiednio hasło wpisać do wyszukiwarki i odpowiednim portalu poszukać tego. Co jest takiego tajemniczego w tym układzie transformatora z tymi katodami włączonymi przez uzwojenie wtórne? A no narysuję wam. Generalnie to to wygląda tak, więc przerysujmy sobie to, żeby sam transformator, żeby zrozumieć. Wygląda to tak, że z tej strony to, to jest zwyczajne połączenie tetrodowe lub pentodowe. Dwie cewki z, z odczepem na napięcie zasilania, natomiast uzwojenie wtórne jest dosyć specyficzne, bo jest symetryczne. Teraz tak, tutaj mamy na tym 4 omy, na tym mamy 4 omy. Teraz od tego do tego mamy 8 omów i od tego do tego ma znaczy od środkowego do tego mamy 8 omów. Po prostu. Uzwojenie jest wtórne, jest zaczepione na środku tak, żeby katody lamp, które są tutaj podłączone, tutaj idzie katoda lampy, przez to uzwojenie właziło na masę. Tak samo z drugiej strony od katody lampy, przeciwsobnie zresztą, weszło nam na masę. Bo lampy są położone w taki sposób, że dla tej lampy obciążenie katodowe jest z tej strony. A dla tej lampy jest z tej strony. Czyli z pracuje prawdopodobnie w klasie AB. I generalnie to jest cała tajemnica tego skomplikowanego na pozór transformatora. Co ciekawe, nie jest to kompletny kład według wzorów, ponieważ tutaj uzwojenie wtórne liczymy z przekładni transformatora. Czyli z. To pierwotne do wtórnego. Tam jest chyba pierwiastek z tego, już nie pamiętam. Mniejsza o to, to już nie, nie istotne to jest. W każdym razie istotne jest to, że hmm, tutaj nie ma wielkiej filozofii. To jest tak to nawinięte, żeby po prostu było symetryczne względem odczepu środkowego, bo sprzężenie musi iść nam do masy. Tutaj też mamy te wzmacniacze. Różnicowe, jak to tak nazwano, ale to są po prostu rozdzielacze fazy. Nawet ze źródłami można by je tam porobić prądowymi i różnymi takimi rzeczami jak w tranzystorach. Mam książkę pana Sykina, ale niestety w języku rosyjskim. Szukam od dawna jej w języku polskim, bo wiem, że tłumaczenie było zrobione. Jest co prawda gdzieś tam na jakichś chomikach czy tym podobnych. Kopia dostępna, ale niestety oba telefony, które mam, mają zablokowane pobieranie z numerów specjalnych opłat. Także nie jestem w stanie tego ściągnąć, a ja zrobię sobie tłumaczenie po swojemu. Wykorzystując i przyplatając takimi informacjami jak na przykład ten artykuł. I będzie to któryś tam temat na zimę. Tak jak powiedziałem w jednym z wcześniejszych filmów. Bardzo ciekawe rzeczy na przykład. Tutaj mamy kształtkę typu UT. Tak kształtka została zastosowana. Wymiary w calach są. Ta kształtka została zastosowana we wzmacniaczu Williamsona. I teraz zobaczcie, mamy informację, że mm, dla wzmacniaczy z reguły stosuje się dwa cale kubik, to są sześcienne na wat. I przy tych kształtkach sugeruje się 1,5 cala stos. I potem indukcję wyliczamy z tego wzoru. Jest taka zasada, że albo robimy gruby rdzeń i małą liczbę zwojów, albo robimy mały rdzeń i bardzo dużą liczbę zwojów. Szczegóły możemy się dowiedzieć, tu widzicie wykres, z którego można policzyć sobie częstotliwości graniczne transformatora. Oczywiście strumień magnetyczny nie jest stały. Mamy jeszcze strumień rozproszenia przecież. To wszystko i pan Sykin podał. Także zachęcam do poszukania książki. Wzmacniacze elektroakustyczne pana Sykina zawierają też rozdział o transformatorach. Jeżeli kogoś bardzo interesuje to może książkę poszukać. Wiem, że jest dostępna w sieci. I nie jest na chomikach, tylko normalnie jako wydruk PDF, chyba, czy coś takiego. Ok, to będą tematy następne. Nie wiem, co po skończeniu transformatorów będę, czym się będę zajmował. Wiem, że jeszcze mamy do omówienia paralel, push -pull, Amplifier, Circotronic, czy jakoś tak się to nazywało? Nie pamiętam już, Muszę, musiałbym zajrzeć do notatek. Takie postscriptum do tego filmu z zapowiedziami. To wszystko, trzymajcie się.